Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Detitsmort. Dzisiaj powiem Wam o pięciu rzeczach, na które nie warto wydawać zbyt dużo kasy w rowerze grawitacyjnym. Jazda na rowerze grawitacyjnym to jest sport, który nie jest tani. Może być takim workiem bez dna, gdzie wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy i końca nie widać. Jednak nie każda część rowerzy, na którą wydamy pieniądze, bezpośrednio przełoży się na to, że będzie nam się jeździło lepiej. Są takie rzeczy, na które, jeśli wydamy więcej pieniędzy, to będą ładniejsze, będą troszkę lżejsze, ale nie odczujemy bezpośrednio tego podczas jazdy na rowerze. Oczywiście waga podczas jazdy na rowerze ma znaczenie, ale nie aż tak duże czasem, żeby dołożyć kilkaset złotych za te kilka gram. Zacznijmy w takim razie listę. Przedstawię Wam dzisiaj pięć rzeczy, które jeżeli kupicie tańsze, to nie odczujecie tego w rowerze, za to, to Wasz portfel odczuje to zdecydowanie dużo bardziej. Punkt numer jeden. Czyli pedały. Już od dawna we wszystkich moich bike-checkach mogliście zauważyć, że jeżdżę na tanich pedałach. Na pedały można wydać naprawdę dużo. Oczywiście mówię o pedałach platformowych. Można wydać na pedały naprawdę dużo. Można wydać 1000 zł na tytanowych pinach, tytanowej osi, super obrabianej pięcioosiowo osiowo platformie aluminiowej. Ale można wydać też dużo, dużo mniej. Ja jeżdżę od lat na Streamach Pro, czyli pedałach, które są. Aluminiowe odlewane z metalowymi, stalowymi, wymiennymi pinami, i do tego obracają się na łożyskach maszynowych. Wersja nie pro obraca się na kulkach, no i może przez to łapać luzy. Moje pedały luzów nie łapią, jeżdżę na nie tak długo, aż nie połamie je o jakiś kamień. Jakbym miał pedały za 600 zł, to bym jeździł na nich tak długo, aż bym połamał jeden o jakiś kamień. Tylko, że byłoby mi bardziej przykro, gdyby mnie połamał. Czyli pierwsza rzecz, pedały moim zdaniem nie warto dopłacać, ale jeżeli zaoszczędzicie na pedałach to warto, żebyście kupili droższe buty, bo moim zdaniem 30% trzymania nogi na pedale to jest pedał, a 70% to są dobre buty. Więc jeżeli zaoszczędzicie na pedałach, to kupcie sobie lepsze buty i wyjdziecie na tym dużo, dużo lepiej. Rzecz numer dwa, czyli mostek. Mostek wydawałoby się, że element szalenie ważny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ łączy kierownicę z resztą roweru, tylko w przypadku roweru grawitacyjnego ten mostek jest bardzo krótki, Producenci raczej robią masywne konstrukcje, i one w większości przypadków są zaprojektowane z bardzo dużym zakresem wytrzymałościowym. Więc spokojnie możecie kupić sobie tańszy mostek i on będzie tak samo wytrzymały. Droższy mostek będzie po prostu lżejszy, może ładniejszy. Żeby nie być gołosłownym, ja u siebie niestety mam mostek. Drogi, dlatego, bo go sobie zaprojektowałem, że jest ładny, ładnie obrabiany. Nie jest on bardziej funkcjonalny niż tani mostek, ale jest zdecydowanie ładniejszy. Jeżeli zaoszczędzicie na mostku, warto, żebyście dołożyli do kierownicy. A dlaczego? O tym powiem wam w kolejnym odcinku. Rzecz trzecia, czyli wracamy do pedałów, a konkretnie do korb. Korby to bardzo ważny element w rowerze grawitacyjnym, to on przejmuje całą siłę z naszej masy, z pedałów na rower i one na pewno w rowerze grawitacyjnym muszą być bardzo wytrzymałe. Z tym, że korby z średniej półki cenowej, a z droższej półki cenowej różnią się głównie wagą, a nie wytrzymałością. Jeżeli kupimy dobre, mocne korby, Dwuczęściowe, nie wiem, jak Dartmouth Rock, czy jak SLX-y Szymanowskie, czy powiedzmy każdą inną korbę, przeznaczoną oczywiście do jazdy grawitacyjnej, średniej półki cenowej, to będziemy mieli korbę, która będzie tak samo żywotna jak bardzo droga, lekka, superaluminium aluminium korba topowego producenta. Żeby pokazać Wam, że wiem o czym mówię, to przez wiele lat jeździłem na tanich korba. A teraz mam topowego, karbonowego Race Face'a w rowerze, który kosztuje 4 razy tyle, co moje poprzednie korby. No i różnica jest taka, że jest karbonowy, jest ładniejszy, a jeżeli chodzi o funkcjonalność, e, żywotność i tak dalej, no to jest w zasadzie cały czas to samo, jest po prostu lżejszy i ładniejszy. W przypadku korb średniej i wysokiej półki, sztywność korb ciągle jest bardzo wysoka, ponieważ przy tej średniej półce tego materiału jest bardzo dużo i te korby są bardzo sztywne. W przypadku wysokich modeli te korby są odpowiednio odchudzane, puste w środku, ciągle sztywne, ale lżejsze. Ważne jest jednak to, że jeżeli już się decydujecie na tańszą korbę, to musi być korba do grawitacji rowerowej. To nie jest tak, że wy sobie kupicie Tanie, Deore do cross country i wsadzicie do roweru dertowego, bo ta korba zwykle świecie się połamie albo pognie. Po Ona nie jest do tego przygotowana. Chodzi o to, że możecie wybrać korbę grawitacyjną z tańszej półki i będzie tak samo funkcjonalna jak ta z droższej. Powiedzieliśmy o korbach. Zaraz obok korby mamy napęd, czyli łańcuch, kaseta, przerzutki, manetka. To jest bardzo dużo elementów pogrupowanych w różne grupy z Shimano i z srama. Na które możemy wydać bardzo dużo pieniędzy, albo odpowiednio mniej. Moim zdaniem w rowerze grawitacyjnym, czyli takim, gdzie dużo jeździmy w dół, zależy nam na jeździe w dół a na górę chcemy się dostać skutecznie i w miarę wygodnie, to nie warto moim zdaniem inwestować w droższy napęd. Tu znowu powiem, że w tym momencie w moim rowerze mam jedną z najwyższych grup sram do rowerów enduro, czyli mam X0 zarówno kasetę, jak i przerzutkę, jak i manetkę. Przez lata jeździłem na NX, ie na GX ie i w moim zdaniem w funkcjonowaniu tego napędu różnica jest bardzo, bardzo mała, która polega głównie może na... Em, nie nawet na szybkości zmiany biegu, ale na tym, że te biegi zmieniają się ciszej, ale na pewno, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o budowę przerzutki, o żywotność, to wszystko jest na bardzo podobnym poziomie. I jeżeli nie jesteśmy takimi pedantami, co o, jak mi zaszumił łańcuch przy zmianie biegu, to moim zdaniem absolutnie nie ma sensu, żebyście wchodzili na wyższą grupę nawet niż NX, a dla bardziej budżetowych rozwiązań nowy SRAM SX powinien być w ogóle najlepszym rozwiązaniem. Powtarzam, to jest moje zdanie i na pewno są tacy, powiedzą: "O nie, nie, ja czuję bardzo dużą różnicę". Tak czujecie, to czujecie. Ja nie czuję, dlatego się dzielę z wami z tym, co ja czuję przez ostatnie moje 15 lat jazdy na rowerze. A warto sobie podsumować, bo kaseta, manetka, przerzutka, łańcuch, e, w przypadku wysokiej grupy i niskiej grupy, to jest kilkaset złotych oszczędności, 100 kilka gram różnicy wagi. I moim zdaniem to dużo lepiej ulokować w innym miejscu w rowerze, o czym przygotuję oddzielny odcinek o pięciu rzeczach, na które warto wydać więcej siana w rowerze. Została nam ostatnia rzecz, najbardziej kontrowersyjna, bardziej kontrowersyjna niż napęd, o którym przed chwilą powiedziałem, i są to koła. Moim zdaniem nie warto wydawać dużo kasy na koła, jeśli zależy nam przede wszystkim na funkcjonalności. Droższe koła są przede wszystkim zrobione. Z troszeczkę lepszego aluminium, z nacieniowanych szprychach, e, aluminiowych osiach, aluminiowym bębnie. I bardziej zaawansowanym systemie zapadek. Łożyska z reguły mają bardzo zbliżone i cała konstrukcja jest zbliżona. Jeżeli kupimy koła z wyższej półki, to będziemy mieli koła, które będą lżejsze, ale nie będą wcale bardziej wytrzymałe, nie będą wcale bardziej żywotne. Łożyska w nich wcale nie będą bardziej żywotne. System zapadek wcale nie musi być bardziej żywotny, bo jeżeli ma więcej punktów zaczepu, to może się okazać, że te punkty zaczepu są mniejsze niż w tańszej pieście budżetowej i ich żywotność wcale nie będzie dłuższa niż w przypadku tańszej piasty. Więc tańsze koła będą cięższe, będą bardziej toporne, ale będą miały podobną wytrzymałość. A jeżeli chodzi o obręcze, to moim zdaniem sytuacja jest podobna jak z pedałami. Czyli jak przydupimy, to połapiemy i takie, i takie. Eee, I może wyjść na to, że kurde, wydaliśmy tyle kasy na obręcz i jest nam przykro. Muszę Wam powiedzieć, że kiedyś kupiłem sobie e, obręcz DTFR chyba 6.1 to się nazywało, to było jakiś czas temu i pojeździłem na niej dokładnie 3 godziny od założenia roweru e, wjechałem sobie na kazurkę i tam zaliczyłem takiego mocnego niedolota i skasowałem tylne koło i to była moja najdroższa obręcz jaką w życiu kupiłem i już więcej takich nie kupiłem, chociaż teraz rower, że mam karbonowe obręcze ale to wynika z tego, że po prostu testuję ten produkt w tym momencie dla Dartmura. Podsumowując do roweru możecie kupić sobie, co chcecie. Możecie kupić bardzo drogie produkty, które wymieniłem na tej liście pięciu produktów, i możecie być zajarani, że macie je super. Zresztą zauważyliście: ja mam bardzo drogie korby, mam drogie obręcze, mam drogi mostek, mam drogi napęd, a mówiłem, że nie warto w nie inwestować. Po prostu mam je, bo. Tak mi się podoba, a nie dlatego, że one jeżdżą lepiej. Więc jeżeli będziecie składać specyfikację swojego roweru, warto zwrócić na to uwagę, żeby na tych rzeczach móc zaoszczędzić, a zaoszczędzić po to, żeby dołożyć do tych rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, ale o tym opowiem Wam już w kolejnym odcinku.